Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie... Nareszcie chyba rozpocznę tą serię tasiemca nowego. Pytania zadawaliście w tym wątku, oczywiście na wszystkie pytania odpowiem. No prawie na wszystkie. Opublikowany 15 września, czyli minęło już kurczę... półtora miesiąca prawie. No i chyba dojrzałem do tego, żeby to zrobić. Dodatkowo jutro nie będę miał czasu pewnie, ponieważ... Wymieniam tutaj sobie kurka piec, bo siadł piec i trzeba pomagać tamtemu gościowi, który będzie robił, także dupa zbita. I teraz tak, ja tutaj troszeczkę czytałem te pytania, no, zapowiada się najdłuższy tasiemiec w historii w ogóle, to na 100%, to po pierwsze, po drugie, zadajecie tam takie pytania na które nie będę chyba jednak odpowiadał, mianowicie o stan mojego posiadania. Nie wiem, czemu Was to interesuje, zadajecie pytania, jakie mam samochody, jakie mam domy, ile są warte y, moje monety, ile... Ma... Nawet mi ktoś przysłał prywatne pytanie, czy zbieram złote monety, a jeżeli zbieram, to ile są warte. No słuchajcie, a, ja rozumiem, że człowiek jest świata ciekawy chciałoby się jak najwięcej wiedzieć, ale no nie zadawajcie mi takich pytań, po prostu umówmy się, że jak będę dostawał o rzeczy, które posiadam, oczywiście słuchajcie, jak ktoś ch chciałby zapytać o jakąś monetę konkretną, czy jakie serie zbieram, jakie państwa, czy coś, to spokojnie mogę odpowiedzieć, ale o rzeczach typowo finansowych umówmy się, że nie będę mówił, bo nie chcę wilka z lasu wywabiać, no chyba nie sądzicie, że kurczę No naprawdę no pytanie ile ja posiadam monet ze złota, jeżeli w ogóle posiadam, to ile są warte, no to jest nie wiem, kto to może zadać. No kurtka wodna przez to lep dla złodzieja, by było. Eee, nie zbieram złotych monet dla waszej <gryw> kurcze wiadomości. Po prostu nie zbieram, nie stać mnie na coś takiego. I te, więc teraz tak. Zaczynamy od te pytania i tak. Michał Litewski, kiedy zrobisz jakiś odcinek e, co do World of Warships? E, z World of Warships może jeszcze w tym tygodniu będzie odcinek. E, oczywiście nie z gameplayem, tylko e, omówię tam główne baterie. E, no i kilka ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Drugie pytanie, czy wiesz coś na temat premiery tej gry? Niestety nic nie wiem na temat premiery e, World of Warships. Jedziemy dalej. Szaro 14SV. Jak oceniasz linię obiekta 263? Słuchaj, powiem ci tak, ruskie te linie w ogóle mnie chyba nie interesują. Po prostu no nie chce mi się grać. Kiedyś już grałem tymi ruskimi czołgami. Niektórymi w ogóle nie grałem i takie są zazwyczaj toporne. Te, no nie, prze, nie przepadam, mówiąc szczerze. Wolki. Czy uważasz, że mam stafy rasa psów e, to psy mordercy? Wydaje mi się, że wszystko... Zależy od gościa, który ma tego psa, prawda? To od niego głównie zależy. Nie wiem, czy psy mordercy. Ja mam labradora, i naprawdę, gdyby on kogoś ugryzł, no to nie wiem, co by. Ja nie wiem. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To jest po prostu niemożliwe. Prędzej by uciekł, prawdopodobnie. Dobra. Także. Raczej mordercy można powiedzieć o właścicielach tych psów. Aczkolwiek no na pewno małego dziecka z takim psem bym nie zostawił. Dalej, Igor Siedlaczek. Um, czy zrobisz pod dupą M103, bo chciałem się o nim coś dowiedzieć. No... Chyba tak, wiesz co, właściwie to chyba zapomniałem troszeczkę o tym cyklu pod lupą, muszę do tego wrócić, tak żeby ze dwa odcinki przynajmniej w tygodniu, no przynajmniej nie, dwa odcinki w tygodniu jednak pod lupą powinny być zrobione. Także może w tym tygodniu jeszcze coś będzie pod lupą, może M103, dlaczego nie? Devano, jak to jest być freelancerem, woli swoją pracę, czy może chciałbyś zostać zatrudniony w jakiejś firmie i pracować ramię w ramię z innymi ludźmi? Na dzień dzisiejszy, czy, czy wolałbym pracować w firmie? Z pewnych względów tak. Jak pracujesz w firmie, to o nic się nie martwisz. Masz jakieś tam godziny pracy. Oczywiście czasami wiadomo, że trzeba siedzieć dłużej, natomiast nie martwisz się o wiele, wiele rzeczy, o które musisz się martwić, mając firmę. Tak naprawdę nie masz żadnego czasu pracy, jeżeli masz własną działalność. Po prostu nieraz się siedzi do drugiej czy trzeciej w nocy, bo na rano musi być coś zrobione albo jakaś poprawka wprowadzona, bo na przykład gdzieś tam w drukarni czekają albo coś, no to jest czasami masakra, powiem tak. Gdybym miał jakąś ciepłą posadkę, pewnie bym się zamienił, a no, ale musiałaby być dobrze płatna, no bo to sama wygoda mnie, szczerze mówiąc, nie, nie interesuje za bardzo. E Łysina Lenina. Czy w szkole byłeś kujonem, dobrym uczniem, przeciętniakiem, nieukiem i nieukiem leniem z domieszką rozrabiactwa, a może jeszcze inna kombinacja, która jest wymienionych? <grym> no zastanówmy się. Z niektórych przedmiotów byłem dobrym uczniem, z niektórych byłem przeciętniakiem, z niektórych byłem nieukiem. Kujonem to ja wiem, kujonem to z WF-u tylko byłem chyba, no bo tam mam ocenę celującą akurat, ale no to, no nie wiem, no tutaj o żadnym... Ku... Ach, kurczę, będę musiał to wyciąć. Tutaj o kujonie nie może być mowy chyba. Natomiast leniem z domieszką rozrabiactwa to tak myślę, że... Ze 30%, nawet może ze 40%, no niestety. Eee, dobra, Łusina, Lenina, ile pytań nawalił? Ola Boga! Następne pytanie. Przyglądając się temu, jak prowadzisz swój kanał i widząc, ee, jak żyjesz, można stwierdzić, że raczej unikasz sytuacji stresowych w swoim życiu. Ale czy jest coś takiego w twojej codziennej pracy, co stresuje, denerwuje? O, słuchaj, jest mnóstwo rzeczy. Znaczy... Nie wiadomo czy YouTube należy traktować jako pracę. Jeżeli wszystko za co otrzymujemy, jakieś wynagrodzenie, za co odprowadzamy podatek, nazywamy pracą, no to YouTube w tym momencie dla każdego youtubera, który ma dochody z tego, jest pracą, prawda? W pewnym sensie. Pracą przyjemną, ale jednak pracą. No i denerwujemy mnóstwo rzeczy. Zawiść ludzi, głupota ludzi, Denerwuje mnie to, że widzowie często zachowują się jak chorągiewki kompletnie bez sensu i to świadczy o takim, takiej strasznej niedojrzałości tej osoby. Co tam jeszcze? No, denerwują mnie non-stop pytania, na przykład, czy nagrywam, jak gram sobie. Jeżeli chodzi o taką moją inną tutaj pracę, no to denerwuje mnie, że klient potrafi zmienić swoje oczekiwanie w stosunku do projektu trzykrotnie, a i tak płaci no, z góry ustaloną zazwyczaj cenę. Potrafi, nie wiem, zamówić na przykład karty świąteczne z choinkami, na których są czerwone bombki, a później odmieni mu się i każe wszystkie bombki na choince wymieniać na żółte albo jakieś inne. No, coś takiego po prostu, coś takiego jest dołujące. A czy unikam stresujących sytuacji? Słuchaj, jeżeli chodzi o YouTube, bardzo unikam, ponieważ zauważyłem, że z jednej strony napędem takim są wszelkiego rodzaju konflikty YouTubeowe. Wtedy coś się dzieje, wtedy ludzie lubią, jak ktoś tam się pożre z kimś ktoś sobie skacze do gardła i tak dalej. Dlatego powiedziałem sobie kiedyś, że u mnie na kanale tego absolutnie nie będzie. Nawet jeżeli ktoś mnie będzie zaczepiał czy coś, to ja na pewno na to nie odpowiem. Ponieważ tego typu konfliktów absolutnie mi nie potrzeba i widzów, którzy nagle przyjdą rządni za dymy, również mi po prostu nie potrzeba. Nie? Także... Staram się być totalnie bezkonfliktowy, jeżeli już z kimś sobie nie radzę, to po prostu go olewam albo go banuję. Banowanie jest bardzo przyjemne, ponieważ właściwie każdy mój kontrowersyjny film, który jest kontrowersyjny tylko w wyobrażeniu niektórych, na przykład ostatni, który zrobiłem o Armored Warfare, gdzie tam powiedziałem o telefonach, i tak dalej, służy do takiego delikatnego odsiewu, niechcianego narybka na moim kanale, że tak powiem. Jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest ironia, czym jest teoria spiskowa, i tak dalej, i tak dalej, i zaczyna mi walić jakieś tam teksty, to ja po prostu od razu go banuję, i w ten sposób mam widzów oczywiście dużo mniej, bo tych zbanowanych w historii mojego kanału jest no nie wiem, setki to na 100% natomiast dzięki temu mam po prostu spokój no i nie ukrywam, że troszeczkę już mi się nie chce tego wszystkiego tak trzymać na sztywno, ale no jeszcze jakoś tam daję radę w każdym razie powiem to tutaj, ponieważ tego typu QA właśnie ci ludzie nie oglądają więc mówię to do stałych widzów. Q&A moje zazwyczaj oglądają widzowie, którzy mnie po prostu lubią, albo którzy mnie nie lubią, ale chcą wysłuchać, co ja mam do powiedzenia. No więc wszystkie moje tego typu akcje, ja po prostu pod takim filmem zawsze sprawdzam wszystkie komentarze skrupulatnie i wtedy ciacham po prostu gości, którzy są dla mnie niepożądani. Nie tacy, którzy mnie krytykują, czy którzy coś tam wytykają jakiś błąd, absolutnie. Tylko tacy, którzy, no teraz kilka niecenzuralnych słów powinienem po prostu powiedzieć. Takie po prostu dzieciuchy, które dorwały się do komputera, do klawiatury, bo zazwyczaj są to jednak młodzi widzowie i nagle sobie troszeczkę pobluzgać chcą. No a ja nie mam pięciu lat czy dziesięciu, żeby sobie pozwalał na bluzganie, prawda? Dobra, jedziemy dalej. Jak znosisz krytykę? Czy uważasz, że każda jest dobra, czy tylko taka, która jest konstruktywna. Wiesz co, nie wiem, czy krytyką można nazwać coś, co nie jest konstruktywne, nie? Czy to takie typowe hejtowanie, bo ostatnio utarło się, że wszystko, jeżeli jesteś na nie, jeżeli coś ci się nie podoba, to jesteś hejterem. To jest absolutny błąd tak naprawdę, nie? Bo to tak nie jest. Lubię jak ktoś krytykuje i ma jakikolwiek argument. Jakikolwiek oprócz bluzga albo oprócz kompletnej nieznajomości tematu albo oprócz tego, że nie obejrzał filmu, który krytykuje. Na przykład pisze mi krytykę o czymś, o czym ja powiedziałem w filmie, prawda? Także no. A jak ją znoszę? Różnie. No jeżeli naprawdę dam ciała gdzieś, na przykład w jakimś tam filmie, pamiętam kiedyś zrobiłem i powiedziałem, no już nie pamiętam co, ale był błąd i nagle pod filmem pojawiło się krytycznych opinii, no nie wiem, 50%, no to wtedy no, ciężko się to czyta, aczkolwiek wiadomo, że y, ludzie mają rację. Y, natomiast... Rację można wyrazić w różny sposób i te, wtedy też zwracam uwagę w jakim tonie są te wypowiedzi w stosunku do mnie, prawda? E, dobra, jedziemy dalej. Trzecie pytanie. Czy gdyby przyszedł do Ciebie gość z walizką pieniędzy i powiedział, panie Halla, Krzejkowi L jakiemuś tam spodobał się wasz kanał i postanowił panu zapewnić posadę w swoim pałacu w Dubaju? Innymi słowy, miałbyś zapewnioną przyszłość do końca życia. Jeden warunek. Musisz opuścić Aleksandrów, rodzinę, znajomych. Co robisz? To musiałbym się zastanowić, co ty masz na myśli przede wszystkim. Bo jeżeli chodzi o to, że już nigdy miałbym nie zobaczyć znajomych, rodziny, no to jest wtedy praktycznie niewykonalne. Natomiast jeżeli wiązałoby się to z opuszczeniem po prostu Polski... I naprawdę byłaby to jakaś tam lukratywna posada, to pewnie bym wyjechał, ale to by musiało być naprawdę coś. Znaczy ogólnie, ogólnie wybrałeś, słuchaj, taki teren, który bardzo mi... no fascynuje mnie Dubaj w pewnym sensie. Jestem bardzo ciekawy, jak Dubaj będzie wyglądał za 100 lat, kiedy się skończy ropa. Może to będzie kompletnie wymarłe miasto, wszystkie te wieżowce będą w rozsypce i gdzieś tam tylko dookoła będą... Sobie latali w tych białych ciuszkach Arabowie. Oni bardzo inwestują to wszystko, co zarobią, no nie wszystko, ale dużo, dużo pieniędzy, które zarabiają u siebie, bo wiedzą, że jak ropa im się skończy, to oni wtedy tylko z tych centrów finansowych będą mogli żyć, z firm, które sobie teraz kupią, czy tam udziałów w Stanach i w ogóle wszędzie na świecie. Jestem ciekawy, czy to wtedy nie runie wszystko. Także. Tu jest sprawa do zastanowienia, wiesz, walizka pieniędzy to jest pojęcie, wiesz, w walizce pieniędzy może być milion dolarów, no, milion dolarów to jest, no, nie jest aż taka zabójcza kwota, dla której można było rezygnować, natomiast może być też na przykład miliard dolarów i wtedy, no, miliard dolarów za tyle pieniędzy, to jest takie na przykład pytanie, czy byłbym w stanie opuścić rodzinę, za to, żeby na przykład pomóc wielu ludziom na świecie, bo za miliard dolarów, słuchaj, można zrobić naprawdę wiele dobrego, nie? Można to przepuścić, oczywiście, ale można to na przykład no, przeznaczyć na super rzeczy. Więc tu takie pytanie, czy rodzina na tyle by za mną tęskniła, czy ja jestem na tyle przydatny i tak dalej, yy, czy, no nie wiem, zrozumieliby decyzję na przykład opuszczenia. Bardzo ciekawe pytanie. No pewnie z godzinę można by było mówić. 4. Czy spożywałeś kiedyś wasabi, czy lubisz jadłeś sushi? Nigdy nie jadłem sushi takiego prawdziwego w knajpie. Eee, wasabi to jedynie tam w jakiś, no nie wiem, sporadycznie. Nie przepadam za tego typu rzeczami. Szczerze mówiąc, lubię tradycyjne jedzenie. Naprawdę. W ogóle mnie nie fascynują tego typu, tego typu jedzenia jak na przykład sushi Uwa Uważam, że to jest teraz na to sushi to jest tylko moda, która minie Dobra Piąte, czy gdyby przyszła do ciebie seksi wróżka Kurczę ten jakie pytania daje <laughs> No dobra, przychodzi seksi wróżka i cofnęłaby cię do wieku gimbazjalisty. To znaczy o 20 lat wstecz Słuchaj, jakby mnie cofnęło o 20 lat, to ja bym nie był gim gimbazjalistą chyba, bo ja bym miał wtedy 18 lat. No ale dobra. Eee, przy zachowaniu dotychczasowej świadomości, jak poprowadziłbyś swoją ścieżkę kariery, oraz czy wykorzystałbyś w jakiś konkretny sposób wiedzę, którą zdobyłeś do tej pory? Hmm. Wiesz co? Wolałbym się cofnąć w czasie o 20 lat. Eee, a gdybym. Gdybym w obecnych czasach nagle miał 18 lat teraz, co bym próbował zrobić? Na pewno próbowałbym własny biznes założyć. Bardzo możliwe, że również bym założył kanał na YouTube, aczkolwiek uważam, że 18-latek na YouTube ma dużo ciężej niż taki jak ja na przykład 38-latek ponieważ tych 18 latków, którzy chcą zakładać kanały jest całe, cała masa. Natomiast 38 latków, którzy chcą nagrywać non stop i mają coś do powiedzenia, jest już niestety mniej i dzięki temu, i dzięki temu mogą większy sukces powiedzmy odnieść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także no nie wiem co bym robił. To co dotychczas wydaje mi się, jakąś, jakąś działalność bym założył. Znaczy wiesz co, nawet jak nic bym nie robił, to samo to, że miałbym 18 lat znowu, e, to byłoby, no nie wiem, mógłbym kurczę nawet żebrać na ulicach, e, żeby tylko z powrotem mieć 18 lat. To było coś niezwykłego. <laughs> 6. Chodzą słuchy, że urządzasz grilla w Aleksandrowie. Chciałem spytać, kiedy. Przywiozę karkówkę, kiełbaski i stejki. <laughs> nie urządzał. Nigdy w życiu grilla nie urządzałem. Zawsze bywałem na grillach. Kurczę, zresztą już jest chyba za późno na grilla. <laughs> Czy grałeś w taką może leciwą grę jak Rollercoaster Tycoon? Słuchaj, akurat Lorel roller, caster nie grałem nie grałem w tą gierkę ale w inne tajkuny jak najbardziej znowu walki kurcze się powtarzają pytanie gdybyś był Bogiem co byś zmienił co byś na świecie zmienił Ua, to byśmy najpierw się musieli zastanowić kim jest taki Bóg jeżeli to jest istota rzeczywiście wszechmogąca co bym na świecie zmienił? Bardzo możliwe, że aż tak bardzo bym nie ingerował, natomiast znowu starałbym się ukierunkować ludzi na pozbój na przykład kosmosu, a nie na podbój innego państwa. Zlikwidowałbym na świecie broń, na przykład chemiczną, broń biologiczną itd. Tak no dużo Bóg mógłby zrobić, mógłby wszystkie choroby na przykład zlikwidować. Taki film dosyć katastroficzny by z tego wyszedł, jakby nagle od dzisiaj wszystkie choroby i dolegliwości usunąć. Może sprowadziłbym coś takiego, że jak ktoś chce być politykiem, yy, ogólnie na całym świecie, to nie może skłamać, tylko musi odpowiedzieć zawsze, jak jest o coś pytany, musi powiedzieć prawdę. Ciekawe czy ktokolwiek chciałby jeszcze być politykiem wtedy. Tak mi się wydaje. Chyba nie. Chyba nikt by nie chciał być.